Póki co rok 2022 był bardzo niestabilny i nieprzychylny dla głównych indeksów rynkowych, i na pewno wielu inwestorów zastanawia się, co najlepiej zrobić. Ostatnie trzy kwartały tego roku należą do jednych z najtrudniejszych okresów, gdyż towarzyszyły nam spadki zarówno akcji, stocków, jak i obligacji, czyli bondów. I oprócz tego, że rynki charakteryzują się dużymi wahaniami, istnieje wiele innych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Wojna między Rosją a Ukrainą się jeszcze nie skończyła. Oprocentowanie kredytów hipotecznych w USA osiągnęło ponad 7%. Inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie, a rezerwa federalna, próbując ją ograniczyć, już kilkakrotnie podwyższyła stopy procentowe. Federal Reserve podniósł właśnie te stopy procentowe i zaostrzył politykę pieniężną w najszybszym tempie w historii, podczas gdy jednocześnie mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem gospodarki. W ciągu pół roku przeszliśmy z solidnej gospodarki do ujemnego, tak zwanego GDP. Tego rodzaju zmiany w tak krótkim czasie powodują szok, ale jego reperkusje będą odczuwalne nie od razu, lecz po prawdopodobnie kilku miesiącach. Z perspektywy konsumenta sytuacja też nie wygląda zbyt optymistycznie. Inflacja daje o sobie znać we wszystkich dziedzinach życia. Ceny paliwa, produktów i usług rosną nam w oczach, i co ma niewątpliwie wpływ na rosnące koszty życia. I nasza siła nabywcza się zmniejsza. Musimy więc wydawać więcej, aby utrzymać ten sam styl życia, lub możemy kupić mniej za te same pieniądze. Pojawiają się raporty, że konsumenci zaczynają spóźniać się ze spłatą podstawowych rachunków, jak na przykład za telefon. Zaczynamy też dostrzegać wzrost zadłużenia na kartach kredytowych i martwimy się o kredyty samochodowe. Kupujemy głównie tylko niezbędne przedmioty, takie jak podstawowe artykuły spożywcze, a zapas odzieży czy innych dóbr stale rosną. Tego rodzaju sytuacja to zwykle wczesne sygnały ostrzegawcze recesji. Nieruchomości to jedyny obszar, który tak bardzo jeszcze się nie zmienił, ale zaczynamy dostrzegać już coraz bardziej oznaki osłabienia. Oprocentowanie kredytów hipotecznych znacznie wzrosło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W całym kraju zaczynamy dostrzegać wzrost liczby domów i spadające ceny. Nie będziemy mieć raczej do czynienia z podobną katastrofą z lat 2008-2009. Ogólnie jednak możemy zaobserwować spowolnienie na rynku budowniczym mieszkaniowym, który pogłębi się w miarę wchodzenia gospodarki w recesję. We wszystkich tych obszarach mamy do czynienia z sygnałami ostrzegawczymi i czeka nas niewątpliwie trochę cięższy okres. Warto więc zastanowić się, jak przetrwać te burzliwe czasy bez druzgocących z jakichś strat. Ważne jest, aby nasze portfolio inwestycyjne czy emerytalne zarządzane było aktywnie, z możliwością nanoszenia zmian w zależności od warunków rynkowych. Tradycyjne strategie, tak zwane buy and hold, nie sprawdzają się przy dużych wahaniach i mogą przysporzyć nam ogromne straty, zwłaszcza gdy jesteśmy w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Przed nami prawdopodobnie kolejne niestabilne i niepewne miesiące. Nasze inwestycje powinny więc być na bieżąco nadzorowane, analizowane i odpowiednio zmieniane. Tylko dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Pamiętajmy też, że istnieją strategie, które mogą pomóc przetrwać ten niepewny okres, eliminując lub w znacznym stopniu minimalizując straty rynkowe. Jednym z takich narzędzi, które warto teraz rozważyć, są annuities. I firmy ubezpieczeniowe oferują obecnie bardzo atrakcyjne oprocentowanie, nie mówiąc już o dodatkowych korzyściach,
jak jednorazowe bonusy w wysokości nawet 15% czy możliwość pokrycia kosztów opieki długoterminowej w przyszłości. Stałe procenty gwarantowane są pomiędzy 4,5 a nawet i 5,5% gwarantowane w tym momencie i to wszystko jest do dyspozycji. Teraz oprócz annuities istnieje wiele innych strategii i produktów, które wykorzystują obecną niestabilność. Przykładem są tego tak zwane structured notes, które też oferują bardzo korzystne oprocentowanie i stanowią atrakcyjną alternatywę do tradycyjnych obligacji. Więc aby zasięgnąć więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem na numer 847-312-3454. Zapraszamy również do polubienia naszej strony na Facebook pod tytułem Zaplanuj Finanse oraz śledzenia naszego bloga na YouTube pod tytułem Zaplanuj Finanse.